Dzień dobry. Dzisiaj przyjechałem bez planu. Miało być w miarę ciepło. Jest. Jak na razie. Więc coś tam sobie podłubię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po długim i intensywnym procesie myślowym uznałem, że ogarnę trochę foliaka i przeniosę do niego te dynie. Podobno lepiej, żeby sobie leżały w ciepłym, a tu jest dużo cieplej niż na dworze. Nie jest sucho, co też jest wskazane. Ale jeden warunek z dwóch chociaż będzie spełniony. No i jednak zrobiło się ciepło, tak jakoś nagle, nawet gorąco. Od kilku dni mam szopę i miał być porządek. A zdołałem już zgubić sekator. Myślę, że nie trafił do szopy po ostatniej robocie i zaginął bezpowrotnie. Ale będę to rwał ręcoma jakoś wszystko. Kurde, te buraki trzeba podlać. A studnia już złożona na zimę. Na szczęście nie chciało mi się jeszcze wody z Mozera spuścić, to idę po trochę wody. Ze dwie konewki. I będę to szarpał wszystko dalej. Chcę tu wyzbierać trochę tych nasion na sturci, bo jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. I nie chciałbym tutaj mieć samych nasturci na rok, a za rok, a rozsypię je sobie wokół ogródka, żeby może się pieły po płocie. Oczywiście przed tym sezonem też to zrobiłem i wyrosły aż 3, no ale może z tymi nasionami pójdzie lepiej. Pewnie nie. Ogólnie to jest tak, że tutaj jest dosyć wilgotno, a te buraki z tyłu już trzeba podlać. I dlatego chcę, jak to wszystko już tutaj wzbieram, to chcę tego foliaka jednak wyrównać. Jak go stawialiśmy, to oczywiście to olałem, jak zwykle. Nie sądziłem, że będzie to problem. W sumie nie jest to duży problem, ale jakiś tam jednak jest. Wszystko, co jest posadzone z tyłu, trzeba podlewać dużo, dużo częściej niż to, co rośnie tutaj. I wydaje mi się, że to przez to, że woda po prostu spływa. A jeżeli się mylę, no to zrobię znowu kupę nikomu niepotrzebnej roboty. A to też nie jest wielka tragedia. Tutaj jest tyle tych nasion, że nawet jeżeli wykiełkuję tylko mała część z nich, to i tak będę miał tutaj inwazję na sturci w przyszłym roku. Niektóre widzę, że już są zakopane pod ściółką, że nie będę ich wygrzebywał. Zajmiemy się tym problemem, kiedy już wystąpi. Tutaj wam pokażę, jaki grzybol wyrósł. Nie wiem co to, ale niech się rośnie. Oczywiście pierścieniaków wyrosło zero, kto by się spodziewał. Pomysł na te buraki wziąłem z kanału Domi Gród, już chyba o tym mówiłem, ale chciałem pokazać, że się udało. One bardzo, bardzo długo siedziały sobie w tacce i to skutecznie zahamowało ich wzrost i po prostu czekały na to, aż zlikwiduje wystarczająco dużo pomidorów, żeby je tu wsadzić. Te buraki były wsiane dokładnie w tym samym terminie, w takie same tacki, ale były wysadzone później, a te jeszcze później, na samym końcu. Także będę miał jeszcze 3 nieduże zbiory buraków w tym roku i wygląda na to też, że
przynajmniej jeden zbiór marchewki i kilka cebul. Także za rok zrobię na pewno to jeszcze raz, bo wygląda na to, że to się udało. No tylko teraz z kolei muszę czekać, aż to wszystko zbiorę, żeby wyprostować tego foliaka. I tak mi się nie chce. Patrzcie, jak ślimory potrafią dynie opędzlować. Nie wiem, czy tu im coś pomogło, raczej nie, bo tylko ślimaki tutaj przyłapałem kilka razy. Zostawiłem im tą tutaj, żeby się odczepiło od pozostałych i w sumie zadziałało. A co tutaj? Tutaj za rok znowu będą dynie, ale na pewno wysieje ich mniej. I chyba wysieje tylko te duże, bo nie ma chętnych na jedzenie tych dyni za bardzo. A na wycinanie są chętni. Więc jeżeli jakieś Hokkaido będę siał, no to dosłownie kilka, żeby tam zrobić, nie wiem, jeden makaron, taki jak tu. I to tyle. Tutaj rozrzucę wszystkie jakieś niedobitki tych dyń. Z nadzieją, że może same się rozsieją i ja nie będę musiał. Albo może nawet jeszcze mam jeden głupi pomysł, że te niedobitki rozrzucę po działce i przykryję trochę gnojem. W sensie obornikiem i słomą i zobaczę, czy tam mi powyrastają, a tutaj po prostu wysieję kilka. Jeszcze nie wiem, zobaczę, to jest wszystko w trakcie. Generalnie to teraz dużo kombinuję i co chwilę mi się zmienia koncepcja. Jedno co jest pewne, że postaram się przez zimę cały ten ogródek przykryć kartonami, zrobić ścieżki do końca i wysypać na to tyle słomy i siana, ile jest, i może uda się jeszcze dokupić więcej, chociaż podobno w tym roku było mało, więc pewnie będzie droższe, to nie wiem, zobaczę. Nie wiecie, czy z takich niedojrzałych dyń, z tych pestek, to coś wyrośnie. Wiem, że można takie dynie zjeść, bo już jedliśmy. Myśleliśmy, że wyrosła nam zielona, bo była już wielka, dalej była zielona. Ale nie wiem, czy takie niedojrzałe nasiona się nadają. To dajcie znać. No i mówiłem, że zaraz się zagraci z powrotem. Szybko poszło. Ja chyba będę kończył na dzisiaj. Coś zaczął pisygać. Złem. I ciąg dalszy chyba jutro. Nie wiem, ile dni w sumie minęło. Chyba ze 3. No ale sytuacja wygląda tak, że udało się dowieźć kartony. No mniej niż ostatnio i na razie nie będzie, także ile zrobię, tyle zrobię, albo będę robił jakieś objazdy po śmietnikach za marketami. Zobaczymy. Udało się ułożyć kartonów tyle, tam cały ten kawałek do poletka z ziemniakami jest gotowy. Poletka po ziemniakach. No i dzisiaj ułożymy trochę tutaj. Tutaj ma być taka niezbyt szeroka grządka z kwiatami, bylinami i tak dalej, która będzie sięgać do tego oczka wodnego. Tu będzie kolejna ścieżka i tu już będzie normalna grządka na warzywa i to ją poukładamy. I tutaj wysypiemy na razie towar. Znaczy trochę go może porozwożę gdzie trzeba, ale głównie go wysypiemy tam. Towar ten co zwykle. To jest ten moment, w którym możecie mi pogratulować, że
Nie zrobiłem sobie tutaj bramy, żeby się bardziej wcofywać. Uznałem, że po co mi tu raz nawiozę wszystkiego do ogródka, a potem to tyle co nic, to będę taczką woził. No to wożę taczką teraz. A tak to bym się wcofał i bym sobie z paki zrzucał. Bo grządki puste przecież. Tak mi się ten pomysł podobał, że może nawet to zrobię, ale pewnie raczej nie. Oszczędzę wam widoku włożenia, ładowania tego wszystkiego. Pokażę wam potem efekt końcowy na dziś. Nie wiem, czy będzie coś widać. Jak skończę, to nagram wam tutaj teraz w trakcie. Tak to wygląda mniej więcej. Grządka, ścieżka. I tutaj nie będziemy przerywać kartonów. Na tych pierwszych grządkach robiłem ten błąd. Po prostu myślałem, że grządki były wystarczająco długo przykryte, żeby to wszystko już tam zdechło, a poza tym dużo ziemi było nawiezionej. No myślałem, że to się jakoś przerobi. No nie przerobiło się. Widać tutaj doskonale różnicę, gdzie były ziemniaki i karton nie był przerywany i nie pieliłem tam ani razu i tych chwastów praktycznie nie ma. No, jest ich trochę. Może jakbym tam poszedł, to bym nazbierał niecałe wiadro. Czyli bardzo mało. I dlatego teraz będę starał się no tak robić wszędzie. Zobaczymy, jak się uda z korzeniowymi. Na razie tutaj właśnie nie kładę obornika, bo tutaj będą w tym roku korzeniowe, a tutaj cała reszta. Chyba tak będzie, no zobaczymy. Taka jest mniej więcej koncepcja. I może pokażę wam też rysunek, jak ten ogród 200-metrowy wyglądał w książce, a jak to teraz będzie wyglądać u nas po kilku zmianach, bo nie będziemy mieć tutaj truskawek, ziemniaków też już nie. Dołożyliśmy tego foliaka, no i wynieśliśmy kompost poza ogród, więc jakoś to tam będzie trochę inaczej. No i też oczywiście nie wczuwałem się w to, gdzie co siać, co po czym i w ogóle, no bo zwyczajnie nie było miejsca na takie rzeczy, a w przyszłym sezonie pewnie nie będzie też jeszcze chęci. Może jak się z czasem rozkręcę, to będę się tam tego jakoś trzymał. Także w związku z tym, że brakuje już i baterii w aparacie i powoli też światła, to tym oto smutnym widokiem tylko do połowy rozładowanego żuka żegnam się z Państwem. Do widzenia i do następnego.